Lampa Aladyna. Daleko stąd, na wschodzie, tam, gdzie ludzie noszą długie powiewne szaty i turbany, a rządy sprawuje potężny sułtan, żyła uboga wdowa ze swoim jedynym synem, Aladynem. Chłopiec całymi dniami włóczył się ulicami miasta w poszukiwaniu pracy. Od czasu do czasu udawało mu się na krótko zatrudnić przy rozładunku wozów bogatych kupców lub pielęgnowaniu zielonych ogrodów dostojników. Lecz pracy nie było zbyt wiele. Pieniądze, które zarobił, ledwo starczały na chleb. Aladyn i jego matka żyli w nędzy. Pewnego dnia wędrującego zaułkami miasta chłopca zaczepił tajemniczy nieznajomy. Ubrany był w bogate szaty, a z jego postawy biła duma. Aladyn domyślał się, że to ktoś ważny. Wreszcie cię znalazłem, Aladynie, powiedział ów człowiek. Jestem twoim wujem. Dawno temu opuściłem miasto, szukając bogactw i sławy. A teraz, słysząc, w jakim ubóstwie żyjesz ty i twoja matka, wróciłem, żeby wam pomóc. Chodź ze mną, chłopcze, a uczynię cię bogatym. Aladyn poszedł. Wkrótce dotarli nad szeroką, spokojną rzekę. Kiedy Aladyn podziwiał piękny krajobraz, nieznajomy pochylił się nad wielkim i szarym głazem i wyszeptał kilka tajemniczych słów. Kamień pękł, ukazując prowadzące w dół schody. Hej, chłopcze! Zawołał rzekomy wuj. Tam na dole znajdziesz nieprzebrane skarby. Wszystko będzie twoje. Musisz tylko zejść do groty i podać mi stamtąd starą lampę. Kiedy Aladyn zszedł po schodach, ujrzał wokół siebie stosy złotych monet i klejnotów. W najśmielszych snach nie marzył o takim bogactwie. Na niskim stoliku, pośrodku groty, stała stara lampa oliwna. Nie wyglądała na cenną. Dlaczego więc nieznajomy pragnął tylko jej? Wuju, po co ci ta lampa? Zawołał chłopiec. To nie twoja sprawa, daj ją tu i tyle. Będziesz musiał sam po nią zejść, bo jeśli mi nie powiesz, dlaczego wolisz lampę od złota i szlachetnych kamieni, nie spełnię twojej prośby. Nie? Nie. Nastąpiła cisza, a potem Aladyn usłyszał, jak głaz zasuwa się. Zapanowała ciemność. Błądząc po omacku, chłopiec natrafił na lampę. Kiedy odruchowo przycisnął ją do piersi i potarł rękawem, rozległ się świst. A z wnętrza lampy wydobyła się chmura dymu, która szybko przybrała kształt dżina. Mów, czego chcesz, panie? Pokłonił się Aladynowi duch. Jestem na twoje rozkazy. Zabierz mnie do domu, wyszeptał zdumiony chłopiec. Jego życzenie natychmiast zostało spełnione. Dżin opowiedział Aladynowi o nieznajomym, który wcale nie był wujem chłopca, tylko złym czarnoksiężnikiem. Ponieważ wiedział, kto raz zejdzie do pieczary, nigdy stamtąd nie wróci, posłużył się Aladynem. Chciał,
by chłopiec podał mu lampę, a potem zginął w ciemnościach. Duch okazał się przyjacielski i sympatyczny. Spełniał wszystkie zachcianki Alladyna. Wkrótce on i jego matka opływali w bogactwie. Pewnego dnia Aladdin ujrzał córkę sułtana, która przejeżdżała przez miasto otoczona orszakiem dworzan i zakochał się w niej. Dżinie, przenieś mnie do pałacu władcy. Będę starał się o rękę księżniczki. Poprosił ducha. W jednej chwili znalazł się przed obliczem sułtana, a ponieważ ubrany był w przepyszne szaty, a na jego palcach lśniły pierścienie, świadczące o wielkim bogactwie, sułtan zgodził się, by został jego zięciem. Dziewczyna nie miała nic przeciwko temu. Piękny, młody i bogaty Aladdin bardzo się jej spodobał. Niezadowolony był tylko pierwszy minister. Marzył o tym, aby to jego syn został mężem księżniczki. Przekonał sułtana, żeby poczekał 3 miesiące z wyprawieniem wesela. Aladdin odjechał, marząc o swej narzeczonej. Był pewien, że wkrótce wróci, aby ją poślubić. Jednak 3 miesiące to dużo czasu. Pierwszy minister zdołał namówić sułtana, by oddał rękę córki jego synowi. Aladdin zjawił się w pałacu w ostatniej chwili, w dniu wesela. Dżin przeniósł go i księżniczkę do nowego wspaniałego pałacu. Dziewczyna była zachwycona, bo wolała za męża kogoś, kto może rozkazywać duchom, niż nudnego syna pierwszego ministra. Wkrótce udobruchał się także sułtan. Żyli więc spokojnie i szczęśliwie i nawet ptasiego mleka im nie brakowało. Aż do czasu, gdy o bogactwie Aladdina dowiedział się zły czarnoksiężnik. Przebrany z ubogiego rzemieślnika stanął pewnego dnia u bram pałacu. Poczekał, aż Aladdin opuści jego mury i zapukał. Wymieniam stare lampy na nowe, powiedział. A księżniczka, która nie wiedziała, że to dżinowi mieszkającemu w lampie zawdzięczają całe bogactwo, oddała nieznajomemu czarodziejski przedmiot. Czarnoksiężnik odszedł, zabierając ze sobą bezcenny skarb. Tuż za rogiem zatrzymał się i potarł lampę. Mów, czego chcesz, panie? Pokłonił się przed nim duch. Jestem na twoje rozkazy. Przenieś mnie oraz ten pałac wraz z księżniczką na pustynię. Rozkaz został wypełniony. Kiedy Aladdin wrócił, wpadł w rozpacz. Gdy zaś sułtan dowiedział się, że jego córka zniknęła, strasznie się rozgniewał. Jeśli nie odnajdziesz mojej córki w ciągu 40 dni, każę cię ściąć, zagroził Aladdinowi. Przez 39 dni młodzieńcowi nie udało się natrafić na ślad zaginionego pałacu. 40 dnia wieczorem miał zostać stracony. Rankiem poszedł w pobliże głazu, przy którym ostatnio wszystko się zaczęło. Usiadł na nim i westchnął. Czy nie ma już ratunku? Wtem w trawie coś błysnęło. To pierścień! Aladdin podniósł go. Tylko tyle zostało z nieprzebranych bogactw groty. Uniósł klejnot i potarł koszulą zakurzony kamień. Rozległ się świst.
a z wnętrza pierścienia wydobyła się chmura dymu, która szybko przybrała kształt dżina. Mów, czego chcesz, panie? Pokłonił się Alladynowi duch. Jestem na twoje rozkazy. W jednej chwili, na życzenie Alladyna, pałac z księżniczką i lampą wrócił na swoje miejsce. Sułtan natychmiast odwołał egzekucję zięcia i ogłosił go najważniejszym człowiekiem w państwie i swoim następcą. Czarnoksiężnik zaś został sam na pustyni, zbyt bezradny, by mógł zaszkodzić bohaterom tej opowieści.